Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Tak jak zapowiedzieliśmy, akcja Tu jest przyszłość to nasze spotkania, rozmowy w każdym z 16 polskich województw. Wczoraj i dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce, za tydzień województwo śląskie, potem kujawsko-pomorskie. Witam przede wszystkim Was, drogich gości, którzy przyjęliście nasze zaproszenie. Witam przedsiębiorczynie, przedsiębiorców Wielkopolski, którzy dzisiaj podczas tego roboczego posiedzenia klubu podzielą się z nami uwagami, zechcą zrecenzować propozycje, które przedstawiał przewodniczący Donald Tusk, ale o oficjalne otwarcie dzisiejszego posiedzenia klubu poproszę wiceprzewodniczącego klubu, szefa Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, Rafała Grupińskiego. Zapraszam, Rafale. Nie mam żadnych nożyczek, nie ma wstęgi, ale z ogromną przyjemnością witam wszystkich Was na naszym posiedzeniu klubu w Wielkopolsce. Kiedy patrzyłem na mapę aktywności naszych parlamentarzystek, parlamentarzystów wczorajszą, to ona wyglądała zupełnie tak jak kiedyś mapa pracy organicznej w XIX wieku. We wszystkich miejscowościach, gdzie tylko mogliśmy przy naszej liczebności klubu dotrzeć, byliśmy. Rozmawialiśmy z ludźmi, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, byliśmy w małych firmach, byliśmy w szpitalach, byliśmy wszędzie tam, byliśmy u rolników, byliśmy wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują po prostu pomocy, dobrych pomysłów, wsparcia, bo mamy dzisiaj sytuację taką, w której no wyjątkową, chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że Polską rządzi partia, która postanowiła narodowi ukraść państwo. A co więcej, patrząc z punktu widzenia naszych głównych gości tutaj, przedsiębiorców, ludzi, którzy dają nam wszystkim tak naprawdę pracę i z których podatków my żyjemy, także parlamentarzyści, że w jakimś sensie PiS próbuje ukraść też sens waszej pracy, sens naszej pracy, przez to, w jaki sposób postępuje z państwem, z prawem, z wolnościami obywatelskimi, z konstytucją. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i że możecie spojrzeć na to także przy pomocy ewentualnej dyskusji, krytycznych uwag co do tego, co proponujemy, bo chcemy nasze propozycje przygotować jak najlepiej. I dlatego proszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Podobnie jak kilkanaście dni temu, kiedy zaczynaliśmy naszą wielką społeczną akcję, którą nazwaliśmy Tu jest przyszłość. Wtedy w województwie łódzkim odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejscowości, wsi, małych miast. Skończyliśmy nasze spotkanie w Łodzi. Tak samo ten piątek i sobotę rozjechaliśmy się po Wielkopolsce, a dzisiaj Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej wraz z gośćmi, przedsiębiorczyniami i przedsiębiorcami z Wielkopolski podsumowuje tych 157 wydarzeń w ponad 50 miejscowościach w Wielkopolsce. Chciałem Wam bardzo podziękować za ten wysiłek, chociaż jeszcze serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyszli na spotkania z Wami, chcieli z Wami dyskutować, chcieli się dowiedzieć, co proponujemy. Ja miałem takie spotkania wczoraj między innymi w Przybrodzie, gdzie miałem okazję spotkać sołtyski i sołtysów z Wielkopolski. Kilkadziesiąt bardzo ambitnych, aktywnych osobowości. Dzisiaj obchodzą swój dzień. Także jeszcze raz pozwólcie, że jeszcze raz złożę im najserdeczniejsze życzenia z okazji ich dnia. Rozmawialiśmy dużo, co może niektórych trochę zaskoczyło, o rolnictwie, ale trudno w Wielkopolsce nie rozmawiać o problemach także polskiego rolnictwa. Chociaż polska wieś to oczywiście nie tylko
narastające problemy. No, jest bardzo przykro, kiedy słyszę, gdziekolwiek w Polsce nie jestem. Pierwszy raz usłyszałem to od rolników na Dolnym Śląsku. Co się dzieje dzisiaj z tymi, którzy chcą sprzedać swoją pszenicę i którzy jeszcze w marcu zeszłego roku dostali 2000 zł za tonę. Jak przyjeżdżałem przygotowywałem się do spotkania w Przybrodzie, to otrzymałem informację, że dzisiaj to jest 1200 zł, ale tam w Przybrodzie rolnicy, sołtyski i sołtysi powiedzieli mi, nie, to może tydzień temu, teraz to jest może 1050 zł i wtedy się też cieszymy, kiedy za taką cenę pszenicę sprzedamy. Mówię o tym, bo jest to przykład, jak można skrzywdzić ludzi, którzy ciężko pracują, tylko dlatego, że się fatalnie zarządza pewnymi problemami, obiektywnymi problemami. Tutaj jednym z powodów, dla których dzisiaj ci, którzy uprawiają pszenicę, mają poważny kłopot, jest niekontrolowany import zboża, szczególnie pszenicy z Ukrainy. Wszyscy, jak tu siedzimy, pomagamy ukraińskim rodzinom. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc, jak tylko to możliwe, aby Ukraina wygrała tę okrutną wojnę, ale równocześnie chcemy chronić polskich producentów. Jak pamiętacie, Polska przyjęła to zboże, żeby dalej je sprzedawać, szczególnie do krajów głodujących. Natomiast, ponieważ władza się odwróciła od tego problemu, w ogóle nie zamierzała go rozwiązywać, to dzisiaj elewatory są pełne ukraińskiego zboża i dlatego pojawił się bardzo poważny kłopot, który bardzo prosto można rozwiązać. Mówię o tym dlatego, bo tak naprawdę także w Wielkopolsce, w czasie naszych spotkań, wszędzie spotykamy ludzi, wszędzie spotykamy przedsiębiorczyni czy przedsiębiorców, działaczki, działaczy samorządowych, którzy mają głębokie poczucie krzywdy i marnowania wysiłku ludzi, marnowania nadziei ludzi, z którymi oni na co dzień współpracują. Przygotowaliśmy program dla przedsiębiorców. Tutaj moi przedmówcy mówili, że będziemy czekali też na wasze uwagi i recenzje propozycji, które zaprezentowałem wczoraj w ramach kolejnej odsłony programowej. W województwie łódzkim mówiliśmy o kredycie 0% i innych ułatwieniach dla tych wszystkich, którzy chcą kupić swoje wymarzone pierwsze mieszkanie. Wczoraj rozmawialiśmy o polskich przedsiębiorcach, ale proponowaliśmy rozwiązania, które tak naprawdę rodziły się także w czasie spotkań z wami. Część z was była naszymi konsultantami i nasze propozycje są konsekwencją tej rozmowy. Będziemy chcieli zaproponować, i to w czasie pierwszych 100 dni naszych rządów, po pierwsze kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tak zwanych małych podatników, czyli o przychodach ze sprzedaży poniżej 2 miliony euro w skali roku. A więc będziecie płacili, ci wszyscy, których to obejmie, podatek dopiero po otrzymaniu przelewu z tytułu faktury, kiedy pojawią się realne pieniądze, a nie tak jak jest dzisiaj, wiecie o tym dobrze, kiedy płacicie tylko z tego tytułu, że faktura jest wystawiona. Po drugie, ZUS przejmie od przedsiębiorców wypłaty zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, czyli do 9 pracowników łącznie, od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Obecnie to L4 pracowników jest płatne przez ZUS, jak wiecie, od 33 dnia. W praktyce oznacza to, że przygniatająca większość przypadków jakby, to są te przypadki poniżej 33 dni, czyli w 100% tak naprawdę państwo zrzuca obowiązek płacenia chorobowego na przedsiębiorców. Jaki to jest dramat, wiedzą najlepiej ci, którzy zatrudniają 2-3 osoby w małej firmce,
której los zależy od tego, czy wszyscy pracują. Ktoś odchodzi na chorobowe, to już jest problem. A jeszcze musisz płacić za to. Często w dzisiejszych warunkach, do których doprowadziły te nieudolne rządy, to często oznacza krach. Zlikwidujemy i to będzie kolejny krok. W czasie, kiedy byłem premierem, ograniczyliśmy taką opresyjną samowolę urzędów skarbowych w odniesieniu do przedsiębiorców. Niestety dzisiejsza praktyka wskazuje, że macie poczucie, i o tym też rozmawialiśmy, że urzędy skarbowe znowu stały się jakby narzędziem represji, ścigania przedsiębiorców. Naszą intencją jest przekształcenie, konsekwentne i takie no, naprawdę na serio przekształcenie urzędów skarbowych w centra obsługi podatnika. W interesie państwa. To nie jest żadna uprzejmość, bo przecież to w interesie państwa, w interesie jakby całości jest, aby urzędy skarbowe pomogły wywiązać się w sposób właściwy z zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, a nie żeby uznawały założenia, że przedsiębiorca jest kimś podejrzanym i że właściwie jedyną metodą relacji między państwem czy skarbówką, a przedsiębiorczynią czy przedsiębiorcą jest ten nieustanny szantaż kontrolami, szczególnie tymi losowymi, które mają jakby prewencyjnie no, tak naprawdę utrudnić życie przedsiębiorcom. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, wiemy dokładnie, jestem dzisiaj po dłuższej rozmowie między innymi z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, wiemy ciągle, jak wysoko w tej hierarchii oczekiwań, lęków ludzkich jest zdrowie. Więc chcemy w sposób odpowiedzialny ulżyć przedsiębiorcom, ale bez narażenia tego zdrowotnego interesu Polaków na szwank. Będziemy w związku z tym chcieli zlikwidować absurdy, jakie towarzyszą składce zdrowotnej po zmianach Morawieckiego w Polskim Ładzie. I tu zaproponujemy jako pierwszą decyzję, aby odstąpić od tego pomysłu, że płaci się, przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną nie tylko od dochodu z podstawowej działalności, ale także wtedy, kiedy na przykład z powodu trudnej sytuacji musi sprzedać maszynę albo samochód. I od tego też płaci składkę, od każdej tego typu pracy też płaci składkę zdrowotną, która w tym momencie przekształca się w dość okrutny podatek, nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. I oczywiście to, o czym mówiliście chyba najczęściej, oprócz tego, że chcecie odzyskać swoją godność przedsiębiorcy, którą stłamszono w ciągu tych ostatnich kilku lat, czyniąc przedsiębiorcę w Polsce z definicji kimś podejrzanym. Kwestia godności, tej kwestii godności towarzyszyło też to oczekiwanie, że wreszcie ktoś ustabilizuje sytuację, że nie będziecie każdego dnia, tygodnia, miesiąca zaskakiwani, tak jak to było w tym sławetnym roku, gdzie system podatkowy zmieniał się tak często, że nawet jego autorzy nie byli za bardzo pewni, jaki system podatkowy jakiego dnia obowiązuje. Więc wydłużymy oczywiście vacatio legis. Będziemy chcieli te zmiany, o których mówię, wprowadzić możliwie szybko, jest oczywiście po konsultacjach z wami, z uczciwym vacatio legis, ale później naszą intencją będzie ustabilizować system podatkowy i generalnie warunki gospodarowania na dłuższy czas, na czas przynajmniej kadencji, tak abyście wiedzieli, planując swoją działalność gospodarczą, na czym będziecie stali nie tylko za tydzień, ale też za miesiąc, za rok czy za 4 lata. Bardzo, bardzo jestem zbudowany też tymi wizytami, dzięki którym otrzymujemy bardzo konkretną wiedzę na poziomie lokalnym. Spotkałem panią Zofię Just w Warszawie, kiedy rozmawialiśmy o tym, co można zrobić dla polskich przedsiębiorców. Wczoraj nasi ludzie odwiedzili Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Czarnkowie. Nic się od czasu naszej ostatniej rozmowy nie zmieniło. Ceny gazu to w waszym przypadku 800% w porównaniu do okresu sprzed wojny. 800%, a gaz używacie w technologii.
To jest niewiarygodne. Ta okręgowa spółdzielnia mleczarska przed podwyżką płaciła za gaz 3,5 miliona złotych, a teraz płaci 30 milionów złotych. I dalej tak płacą, mimo że gaz na światowych giełdach spada właściwie cena każdego dnia. Tu w Wielkopolsce nikomu nie trzeba tłumaczyć. Jesteście ludźmi zaradnymi, świetnie zorientowanymi we wszystkich konsekwencjach różnych zdarzeń w gospodarce. Ale warto sobie uświadomić, że wyjściem z takiej sytuacji jest na przykład obniżenie cen skup mleka, tylko że wtedy stracą albo wręcz upadną dostawcy mleka. No można też pomyśleć o tym, że podwyższy się cenę produktu, na przykład serów, które są robione w Czarnkowie. Ale sieci mówią, a dlaczego wy podwyższacie ceny tego sera? Przecież gaz tanieje na świecie, a są to sieci międzynarodowe, jak wiecie głównie. I to są to pułapki, o których można mówić niestety godzinami. Byliście w Turku, tam mamy w mikroskali to, co dzieje się z funduszami europejskimi w skali całego kraju. W Turku ciepłownię chcieli zbudować i dostali za to pieniądze od Norwegów, funduszu norweskiego. Ale PiS postanowił to zablokować, bo z jakichś bliżej nieznanych powodów ta nowoczesna ciepłownia, ten projekt ich bardzo zirytował. Zablokowali tę inwestycję i być może 28 milionów złotych z tego funduszu norweskiego za chwilę przepadnie. Tylko w Wielkopolsce w roku 2022 zamknęło się 21 tysięcy podmiotów gospodarczych, 21 tysięcy firm zniknęło w jednym roku, w jednym województwie. I to jest o 11% więcej niż rok wcześniej. Tego na pandemię już nikt nie może zwalić. Rozmowy dotyczyły oczywiście też sytuacji nie zawsze tak smutnych, chociaż rzeczywiście dzisiaj o gospodarce raczej w tonacji smutnej się dyskutuje. Byliście w Suchym Lesie, tam pani premier Ewa Kopacz rozmawiała między innymi z aktywnymi bardzo seniorami. Wiem, że usłyszymy parę słów informacji też na ten temat. Byliście w Wągrowcu, fabryka okien drewnianych, Linea. Tam z kolei ceny drewna. Wiecie, to jest klasyczny, to jest najbardziej taki taka czytelna ilustracja tego, jak PiS rządzi w Polsce. Lasy państwowe wycinają polskie lasy, więc tego drewna na rynku teoretycznie powinno być tak dużo, że ono powinno wyraźnie stanieć. Ta fabryka okien drewnianych jest dzisiaj zagrożona, jej istnienie jest zagrożone, bo płaci za drewno nie taniej, tylko 300% drożej. Ponieważ tak jak o tym wspominałem wczoraj na moich spotkaniach, tak jak nas oszukiwali i Polaków oszukiwali ci, którzy lamentowali, że sprzedajemy ziemię cudzoziemcom, a później się okazało, że w zeszłym roku sprzedali 9 razy więcej ziemi Niemcom, oczywiście, niż w ostatnim roku mojego premierowania. Tak samo jest z lasami. Znaczy de facto sprzedali polskie lasy Chińczykom, a polski producent niech płaci 300% więcej za polskie drewno. Byliście w Olsztynie, byliście w Nowych Prażuchach, w Krajence, w Słupcy, w Podszanowie, w Kujankach. Ja wypisałem nazwy mniejszych miejscowości, ale byliście w każdym polskim, wielkopolskim powiecie. Byliście w Złotowie, wiem, że chyba Henia Krzywonos odwiedziła piekarnię Chrupek. Piekarnia Chrupek fajnie się nazywa, ale sytuacja nie jest fajna, bo i być może piekarnia Chrupek nie przetrwa tych najbliższych tygodni, miesięcy, bo cena mąki wzrosła o 100%, a cena gazu, podobnie jak w przypadku czarnkowskiej mleczarni, o 800%. W jaki sposób oni mają przetrwać? W kwietniu co prawda ma nastąpić zamrożenie cen gazu,
dla niektórych, ale jeśli jest się piekarnią albo cukiernią, która ma w dodatku dwa albo trzy sklepy nieduże, gdzie handel jest istotną częścią ich aktywności, to to ich nie będzie dotyczyło. Polski handel, paradoks, rządzi partia, która nie ukrywa swoich takich nacjonalistycznych bardzo tendencji. Polski handel jest zagrożony. Jedyni, którzy korzystają z trudnej sytuacji polskiego handlu, to oczywiście wielkie sieci z kapitałem zagranicznym. Mówiłem o tym już wczoraj. W porównaniu do czasu, kiedy pani premier Kopacz kończyła swoje urzędowanie jako premierka, zniknęło w czasie rządów PiS-u 30 tysięcy polskich sklepów. 30 tysięcy. Natomiast przybyło 2 tysiące supermarketów. Tak wygląda handlowy patriotyzm PiS-u. Tu w Wielkopolsce to musi szczególnie boleć, bo my wszyscy uczyliśmy się tego wzoru patriotyzmu gospodarczego z waszej historii. Wy tutaj chyba najbardziej cierpicie, kiedy widzicie, jak się marnuje dorobek no już pokoleń w wolnej Polsce. Dorobek ludzi zaradnych, przedsiębiorczych, odpowiedzialnych, którzy nigdy nie czekali z wyciągniętą ręką po państwową pomoc. Jeśli czegoś chcieli, to uczciwych warunków gospodarowania. Jeśli czegoś chcieli, to tego, żeby ich państwo, ich ojczyzna nie gromadziła tylko narzędzi represji, czy nie powodowała kłopotów poprzez skomplikowane systemy podatkowe, arogancję urzędników, etc. Chcę powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie byliśmy, wszędzie tam, gdzie będziemy, będziemy to zobowiązanie, bo to jest święte dla nas zobowiązanie, powtarzać. W Polsce przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, polscy handlowcy będą znowu dumni z tego, ze swojej pracy, będą mieli naprawdę uczciwe warunki rozwoju, uczciwe warunki konkurencji i przyrzekam wam, państwo polskie będzie po to, żeby wam pomagać każdego dnia wtedy, kiedy będziecie takiej pomocy potrzebowali, a nie przeszkadzać. Jesteście solą tej ziemi. Ta prosta prawda, że to wy utrzymujecie państwo, a nie odwrotnie, powinna wreszcie dotrzeć do tych, którzy podejmują decyzje w Warszawie. Gwarantuję wam, że my tę lekcję z Wielkopolski, z tych wszystkich wielkopolskich wsi i miast, gdzie wczoraj i dziś byliśmy, my tę lekcję zapamiętamy na zawsze. Jesteśmy po to, żeby wam było lepiej, a nie trudniej i przyrzekam, że do tego doprowadzimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja byłam w dwóch miejscowościach. Odwiedziłam Suchy Las. Dobre spotkanie, duże spotkanie, mnóstwo energicznych, młodych osób, przedsiębiorczych, kobiet, mężczyzn. Ale chcę wam opowiedzieć o innym spotkaniu, o spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Poznaniu. Z tymi aktywnymi seniorami, którzy są aktywni, ale też chcą być aktywni. Seniorzy, którzy powiedzieli do mnie słowa, które głęboko utkwiły mi w pamięci. Mówią, żyjemy w czasach, w których państwo nas łupi po kieszeni. Jak pracowaliśmy, płaciliśmy uczciwie podatki. Kiedy już wypracowaliśmy tą marną emeryturę, zabierają nam podatek od tej emerytury. Ale po raz trzeci płacimy podatki tak jak inni, wchodząc do sklepu i kupując podstawowe produkty, bo płacimy VAT. My nie chcemy jałmużny. My chcemy dzisiaj dostać to, co nam się należy za naszą ciężką pracę. Kiedy słyszę polityków opcji rządzącej przed wyborami, to wiem, że za chwilę rozkręci się festiwal obietnic. Będą obiecywać wszystko, złote góry. A tymczasem zgotowali los emerytom bardzo trudny.
Trudny do tego stopnia, że dzisiaj można powiedzieć, że to jest pierwsza ofiara inflacji. Byli pierwszą ofiarą pandemii, dzisiaj są pierwszą ofiarą inflacji. Ci ludzie nie chcą żyć tak, jakby chciał PiS. Nie chcą siedzieć w domu, nie chcą oglądać telewizji Info i jedyną wycieczkę, którą zrobić, to do kościoła. Oni chcą być aktywni, chcą jeździć, chcą zwiedzać, bo jeszcze zdrowie im na to pozwala. Chcą się spotykać, chcą pomagać. I takim przykładem, bardzo ważnym, ale dobrze, żeby ten sygnał popłynął w całą Polskę, dzięki również panu prezydentowi, jest akcja seniorów Maluszek, gdzie seniorzy na oddziale noworodków przytulają dzieci, które tam leżą bez matek. Oczywiście jest to za zgodą rodziców i personelu, odpowiednio przebadani. Czy tu jak siedzimy, nie pamiętamy tego, jak ważne było dla nas, żeby można było przyjść do swojej babci czy dziadka i się do niego przytulić. Więc ci seniorzy, mimo tej swojej trudnej sytuacji, mimo tego, że nie starcza im na opłaty za gaz i energię, mimo tego, że idą po zakupy już tylko z małą torebką, bo niekiedy kupują dwa jajka i dwa jabłka, bo na to ich stać. Ale ci seniorzy chcą się dzielić tym, co mają najważniejsze, swoim sercem, chcą się dzielić z innymi. Czy oni nie zasługują na szacunek? My nie zapomnimy o was. Będziemy z tych rozmów, które toczyliśmy na tych spotkaniach, będziemy wyciągać wnioski. I na koniec jedno chcę powiedzieć. Tak często ostrzegamy naszych emerytów i rencistów przed oszustami na tak zwanego wnuczka. Wiecie co? Wydaje mi się, że należy ich ostrzegać też przed metodą na Morawieckiego. Dziękuję. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, no przede wszystkim chciałem podziękować za przybycie do Poznania, do Rokietnicy wczoraj, za świetne spotkanie, 1500 mieszkańców, te odpowiedzi czasami niełatwe, ale chciałem za to serdecznie podziękować. Witam serdecznie w Poznaniu, w miejscu, w którym chyba tak jak w Soczewce można zobaczyć różnego rodzaju te elementy współpracy pomiędzy samorządem i partią polityczną. I czasami się spieramy z Rafałem. Ta nasza przyjaźń jest taka dosyć szorstka, ale tam, gdy trzeba walczyć, gdy walczymy o taką stawkę, którą mamy teraz, gdy te wybory można porównać do wyborów w roku 1989, to wtedy niezależnie od wszystkiego współpracujemy. I też czasami mówi się o tym, iż bywam krytyczny wobec Platformy, wobec siebie też mi się to często zdarza. Uważam, że to jest jedyny sposób, żebyśmy ewentualnie mogli też pewne elementy korygować. I jak wszyscy wiedzą, jestem również zaprzyjaźniony z wieloma prezydentami, burmistrzami, wójtami i wiem, jak czasami te relacje bywały trudne pomiędzy samorządowcami a partią polityczną, jak te drogi nieraz się rozchodziły. I przy wielkiej sympatii do samorządowców i do moich kolegów, do ich aktywności politycznej. Kiedyś takie porównanie słyszałem, że samorządowcy, jeśli chodzi o siłę polityczną, są trochę jak Indianie. Tam jest dużo wodzów, mało wojska. Generalnie dzisiaj musimy połączyć siły. I nawet jeżeli w tym jest jakiś element prawdy czy słusznej diagnozy, to ja nie mam wątpliwości, że my możemy wygrać te wybory tylko pod jednym silnym przywództwem. Nie mam żadnych wątpliwości, że jedyną siłą, która jest w stanie wygrać dzisiaj z PiS-em, jest Koalicja Obywatelska, że mieszkańcy... że mieszkańcy mogą zaufać tylko tym, którzy wiedzą, jak funkcjonuje państwo. Bo to można mówić, tak, że zrobię to czy tamto, ale to nie jest wcale łatwo pełnić funkcje ministerialne, być premierem, zarządzać państwem. Państwo też trzeba rozumieć, szczególnie gdy obejmie się je po tych rządach, które doprowadziły do takiej, a nie innej dewastacji. I kiedy słyszę o tych przedsiębiorcach, to ja bym bardzo życzył sobie i moim najbliższym, żeby moja wnuczka mogła robić zakupy w tej samej piekarni, w której kupował mój dziadek, w
której kupował mój ojciec. Wiem, jak ciężko jest im dzisiaj. Ta piekarnia funkcjonuje na Ławicy od 1800 któregoś roku i to już jest kolejne pokolenie, które ją prowadzi. Prowadzą również sklep. Wiem, jak ciężko jest im z uwagi na konkurencję tych wielkich firm typu Netto, Biedronka i mam nadzieję, że przetrwają, tak jak inni przedsiębiorcy. My w Poznaniu to najlepiej rozumiemy, a ja byłem przedsiębiorcą. Mój jeden dziadek był przedsiębiorcą, drugi dziadek był przedsiębiorcą, prowadziłem biuro rachunkowe, stąd wiem, jak ważne są te zmiany, które w tej chwili proponujecie dla tych właśnie mniejszych przedsiębiorców, jak to jest ważne dla tej działalności, bo też dla tych osób pracowałem. I również cieszę się z tego programu mieszkaniowego. Wiem, jak trudno jest młodym ludziom zdobyć kredyt, kupić mieszkanie, spłacać potem ten kredyt i niezależnie od tego, że chyba jako pierwszy samorząd wystartowaliśmy z budową mieszkań komunalnych, socjalnych, udało nam się do tej pory zbudować 1500 mieszkań, co i tak na poziomie kraju jest całkiem dobrym wynikiem i mamy 2600 w budowie, w tej chwili zaplanowanych kolejnych ileś tysięcy. Tylko prywatny sektor jest w stanie tak naprawdę doprowadzić do tego, by ci młodzi ludzie rzeczywiście mogli kupić mieszkanie, a koszty finansowe my dzisiaj również widzimy na poziomie chociażby tych niezadowoleń części mieszkańców tych towarzystw budownictwa społecznego, gdy nam WIBOR podskoczył 10-krotnie i spółka również musi też podwyższyć pewne kwoty dla tych, którzy mają te mieszkania z dojściem do własności. Także bardzo dziękuję, Donaldzie, że tobie się chciało. Nam też się chce. Współpracujemy z Rafałem i w Poznaniu powiecie, zawsze wynik Platformy był bardzo dobry, a teraz będzie jeszcze lepszy. To ja też zacznę od dobrej wiadomości. Zlikwidujemy urzędy skarbowe. Naprawdę. Prawie 70% przedsiębiorców uważa Polskę za zły kraj do inwestowania. Podajecie Państwo różne przyczyny. Problemy z praworządnością, nierespektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chaos legislacyjny, częste zmiany podatkowe, ale mówicie też, że państwo nie ufa przedsiębiorcom i że fiskus jest opresyjny. Dlatego diametralnie zmienimy podejście państwa polskiego do podatnika, szczególnie do przedsiębiorcy podatnika. W skarbówce pracuje ponad 60 tysięcy ludzi. Praca większości z nich powinna służyć przedsiębiorcom, a nie ścigać przedsiębiorców. Mówił o tym pan premier Tusk i przewodniczący Grupiński. Przedsiębiorca jest bardzo ważny dla państwa. Przedsiębiorca jest niejako sponsorem państwa. To wasze podatki, podatki waszych pracowników utrzymują państwo polskie. Płacenie podatków nie może być dla was udręką i podatnik nie może bać się fiskusa. Na co dzień władza traktuje was jak cwaniaków. Obojętne, czy zatrudniacie jednego, pięciu, pięćdziesięciu czy tysiąc pracowników. Dlatego powtórzę, zlikwidujemy urzędy skarbowe, a w ich miejsce powołamy Centra Obsługi Podatnika. Każdy przedsiębiorca będzie miał swojego opiekuna podatkowego. Nie po to, żeby ścigał twoje błędy, ale po to, żeby cię wspierał i pomagał. A jak spóźnisz się z zapłaceniem podatku, to może nawet dostaniesz SMS-a i dostaniesz telefon i zostaniesz zaproszony do Centrum Obsługi Podatnika, żeby ustalić, co się stało. Czy twój kontrahent zawalił, czy po prostu zapomniałeś. Dzisiaj zrobisz błąd w deklaracji, jesteś typowany do kontroli. Nie będzie kontroli podatkowych w Centrach Obsługi Podatnika. 99% przedsiębiorców to są uczciwi podatnicy. Oczywiście jest ten margines. Są przestępcy podatkowi, są te tak zwane mafie VAT-owskie, o których banialuki opowiada wiadomo kto. Im dedykujemy urzędy ochrony interesów majątkowych państwa. Pamiętajcie, tam trafią nie tylko te mafie VAT-owskie, tam trafią też ci, co rozdają wille,
a także ci, którzy rozdają granty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I na koniec, kochani, na koniec, bo od 7 lat nie mogę słuchać tego kłamstwa VAT-owskiego, które premier Morawiecki bez przerwy opowiada. Czy wiecie, o ile wzrosły dochody z VAT-u w relacji do PKB? Bo tylko tak można coś porównać. Cała reszta to propaganda. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej, w rządzie premiera Tuska i premier Kopacz, dochody z VAT-u w relacji do PKB stanowiły 7,4%. Wiecie, ile stanowią przez cały okres do 2022 roku, do końca, w czasie rządów PiS-u? 7,9%. To jest 0,5 punktu procentowego różnicy. I wiecie, co powiedział profesor Gomułka? Że ta różnica wynika z wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego, który wprowadziła Platforma Obywatelska. Ponad 150 spotkań w 50 miastach. Kawał dobrej roboty zrobiła Koalicja Obywatelska Wielkopolskiej, ale tutaj właśnie w Wielkopolsce dobrą robotę, czy w Poznaniu, w mieście Hipolita Cegielskiego, czy Karola Marcinkowskiego, ceni się naprawdę bardzo mocno. Mówił o tym Rafał Grupiński. Ja byłem w Śremie, spotkałem się z przedsiębiorcami, usłyszałem sporo gorzkich słów skierowanych do rządzących, jakby jest o tej godzinie, nie nadają się do cytowania w większości. Sporo nadziei i żądań skierowanych do nas. I jeden taki mocny krzyk: wygrajcie te wybory. Rozmawiałem z przedsiębiorcami i rozmawiałem na przykład z panem Marcinem, który ma firmę cateringową, i mówi: jest takie zagmatwanie w tych przepisach, tak często zmieniają się te przepisy podatkowe i różne inne, że ja tak naprawdę, żeby to zarządzić tym wszystkim, powinienem zatrudnić dodatkowe 2 osoby. Ale mnie na to nie stać. I ja się muszę tym zajmować. Nie mogę w tym czasie zarabiać pieniędzy. Rozmawiałem z panią Anią, która prowadzi kawiarnię. I mówi: różne sytuacje przeszłam, ale teraz koszty wzrosły tak, że pierwszy raz zabrakło mi środków, pieniędzy, żeby zapłacić ZUS za pracowników. Ale taki chyba najbardziej przejmujący głos był pana Andrzeja, który prowadzi niedużą firmę transportową. Pan Andrzej mówi, że wie pan, ja prowadzę swoją firmę od 30 lat. Pracuję od rana do wieczora. Płacę podatki, jestem dobrym obywatelem, jestem naprawdę patriotą. Robię wszystko, co w mojej mocy, by zapewnić najlepszą edukację swoim dzieciom, najlepsze życie dla swojej rodziny. I nie mogę zrozumieć, jak można w tak bezczelny sposób kraść, okradać swoich obywateli. I to ci ludzie, którzy cały swój patriotyzm rozumieją tylko tym, że wepną sobie polską flagę w klapę marynarki. I mówił o konkretnym przykładzie. Ja mam firmę transportową. Dla mnie największym kosztem jest oczywiście paliwo. Wszyscy wiemy, ile paliwo kosztuje. I usłyszałem zapowiedź obniżenia VAT-u na paliwo. I mówię: okej, no jako konsument cieszę się z tego, będzie taniej. Jako przedsiębiorca no trochę sobie mniej odliczę, ale no generalnie lepiej. Jak usłyszał o tym, że Obajtek wszystkich okradł i oszukał, bo po tym, jak ten VAT został obniżony, on zwiększył marżę, to jego jako przedsiębiorcę okradł 2 razy. Jako przedsiębiorcę, który nie odliczył tego VAT-u, i jako konsumenta. I to jest absolutny skandal. I to ludzie dokładnie wiedzą i o tym najwięcej mówią. To, co oni mówią na każdym spotkaniu, mówią przede wszystkim żądanie do rządzących, ale generalnie do polityków. Nie przeszkadzajcie. Im mniej polityków w gospodarce, tym lepiej dla gospodarki. My chcemy pracować, dajcie nam pracować. I to jest nasza też odpowiedź na to, PIT kasowy. Chcemy przyjaznego otoczenia. My mamy na to odpowiedź. Inaczej skonstruowane urzędy skarbowe. Ale to, co bardzo mocno wybrzmiało od wszystkich przedsiębiorców podczas tych spotkań, to jest apel do nas, żebyśmy my podczas posiedzenia Sejmu przekazali tym wszystkim działaczom partyjnym
PiS-owskim bardzo jasny komunikat. Drodzy działacze PiS-u, pieniądze biorą się z pracy, a nie z przekrętów. To, co wy, Żalki, Bielany, wyprowadzacie z państwa, ktoś musiał wypracować. I nasze jednoznaczne i silne zobowiązanie wobec wszystkich tych przedsiębiorców, którzy te pieniądze wypracowali, jest takie. Każda ukradziona złotówka przez aparat partyjny PiS-u zostanie bezwzględnie rozliczona. Czarnków, Czcianka, Nowa Wieś Ujska. To mapa moich wczorajszych spotkań. I może państwa nie zdziwię, ale wszędzie usłyszeliśmy, że państwo nie działa. Wszędzie w tych miejscach. Państwo nie działa, ponieważ przy problemach, które były omawiane na tych spotkaniach, wszyscy zauważyliśmy i zauważamy, że nie ma żadnych systemowych rozwiązań. Jedynym systemem, który zorganizował PiS, to jest system grabienia pieniędzy dla siebie, dla swoich i dla swoich politycznych celów. W Czarnkowie pan przewodniczący Donald Tusk już przedstawił, jak tragicznie wygląda sytuacja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Mnie serce boli podwójnie, bo to jest moja miejscowość, w której mieszkam i znamy tą perełkę, tą firmę, która funkcjonuje ponad 85 lat i jest dumą naszego regionu. Polska firma. I chciałam tylko państwu powiedzieć, że to nie jest tak, jakby ktoś czasem mógł sądzić, że oni nic nie robią w tym kierunku, tylko chcą, żeby państwo im pokryło jakieś koszty. Nie. Sami starają się również sobie pomóc. Stworzyli kogenerację w jednym ze swoich zakładów, ale okazało się, że w międzyczasie gaz, którym muszą się w tej inwestycji wspomagać, tak drastycznie dla nich wzrósł, że odzyskiwanie energii elektrycznej w ten sposób jest nieopłacalne. Inwestycja stoi, nie została w ogóle uruchomiona. Nigdy nie brali kredytu i pożyczki. Nieprawdopodobne, prawda? Dbają niesamowicie o swoich 400 dostawców mleka z rodzinami, dbają o swoich pracowników, dbają o rozwój lokalny, bo wszędzie wspierają wszystkie akcje lokalne, samorządowe i społeczne. Państwo nie działa, nie ma systemu. Druga miejscowość, Czcianka, gdzie spotkaliśmy się ze spółdzielniami mieszkaniowymi. I znów słyszymy, nie wiemy jaka jest przyszłość. Nie wiemy jak planować kolejny sezon grzewczy, jakieś doraźne, pojedyncze rozwiązania, jakiś plaster na ranę, która jest głęboka, a my powinniśmy planować byt i inwestycje. My powinniśmy mieszkańców, spółdzielców zapewnić, że oni przetrwają kolejny sezon grzewczy. Państwo nie działa, nie ma systemu. Kolejne spotkanie Nowa Wieś Ujska. Wykluczenie komunikacyjne, miejscowość 600 osób. I co? Państwo nie działa, nie ma systemu. Nie mają jak dojechać po usługi, do pracy, nie mają jak się skomunikować. A liczba kilometrów tras autobusowych zarządów PiS-u zmniejszyła się o około 40%. Państwo nie działa, nie ma systemu. A w tych wszystkich miejscach lokalnych, tam wszędzie jest przyszłość. I tam powinna być przyszłość i my o nią zadbamy. Warto rozmawiać z przedsiębiorcami, dlatego wczoraj, dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce. Z przedsiębiorcami warto rozmawiać nie tylko z tego powodu, żeby dowiedzieć się, jakie są ich problemy, jakie zagrożenia dla ich firm. Oni też wiedzą, jakie są zagrożenia dla wszystkich Polaków. Wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim byliśmy między innymi w firmie ProArt. I w ostrowskiej kablówce oczywiście rozmawialiśmy o projekcie ustawy Pilot Plus. No i wszyscy wiemy, że PiS chce zaprogramować nam pilota, ale całe życie. Ale tam dowiedzieliśmy się, że efektem tego będzie, że znikną media lokalne. To programowanie pilota zaskutkuje tym, że nie będzie miejsca dla lokalnych telewizji. Ale co jeszcze ciekawe, właśnie tam w ostrowskiej kablówce dowiedzieliśmy się, że to, czym mamią Polaków, że wreszcie będą mogli sobie wybrać program, który chcą oglądać.
Nie zaskutkuje oczywiście tym, że nie będziemy mieli TVP Info w pilocie, bo będziemy musieli mieć. Ale zaskutkuje przede wszystkim tym, a są już po rozmowach z wielkimi telewizjami, że ten wybrany program będzie dużo droższy niż w pakiecie. Efektem Pilota Plus będzie między innymi to, że kablówka będzie dla każdego Polaka droższa. I o tym trzeba głośno i szeroko mówić. A propos głośnego mówienia, to wczoraj na spotkaniu otwartym wystąpiła pani Ewa, nauczycielka. Ale tak naprawdę była nauczycielka, kilka lat przed emeryturą odeszła z zawodu. I na samym końcu swojej wypowiedzi o problemach w edukacji powiedziała jedno krótkie zdanie ze smutkiem w oczach. Dziewczyny już się nie buntują, już nie protestują, po cichu odchodzą z zawodu. Nie możemy na tym pozwolić, żeby to państwo PiS po cichu krzywdziło ludzi. Drogie koleżanki i koledzy parlamentarzyści, szanowni przyjaciele wielkopolscy przedsiębiorcy. 400 metrów stąd, przy Dąbrowskiego, jest bar Mleczny Jerzycki. Właściwie powinienem powiedzieć był. W zeszłym tygodniu się zamknął. Po 50 latach. Był moim równolatkiem. W latach 90., kiedy pracowałem przy Jerzyckiej, chodziłem tam na smaczne i tanie obiady. Jeszcze ostatnio tam smaczne i tanie obiady kosztowały 23-25 zł. Właściciel musiał po 50 latach zamknąć ten bar z powodu tego, że cena gazu wzrosła z 200 do 1030 zł, a cena prądu ponad 50%. Po ponad 50 latach ten bar padł. Kilka kilometrów stąd upadła z podobnych powodów znana w Poznaniu restauracja Autentyk. 50 kilometrów stąd zamknięto absolutnie kultowy dla Wielkopolski zakład. Fabrykę porcelany w Chodzieży. Po 170 latach. To są najsmutniejsze efekty rządów tej złodziejskiej i partackiej władzy. To, co mówił pan premier Tusk, tylko w ubiegłym roku 21 tysięcy wielkopolskich przedsiębiorstw się zamknęło. Powiem państwu, że to, jak oni są partaccy, to czasem trudno sobie wyobrazić. Gdy po miesiącach lobbingu, starań w całej opozycji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, żeby objąć ustawą ceny gazu i dopłacić także piekarniom i cukierniom, kiedy to wreszcie zrobili, to zapomnieli o czym? O spółdzielniach piekarskich i cukierniczych, których jest kilkaset w Polsce, które zatrudniają dziesiątki tysięcy ludzi. Myśmy musieli w tym tygodniu poprawką w Senacie to po nich naprawiać. Miejmy nadzieję, że zostanie to szybko przez Sejm przyjęte, a prezydent to podpisze, bo jeśli nie, to dziesiątki tysięcy ludzi stracą pracę. Ale ich to nie obchodzi, bo dla nich władza nie jest po to, aby pomagać ludziom, tylko po to, żeby pan Czarnek mógł rozdawać dziesiątki milionów swoim kumplom, po to, żeby pani Emilewicz miała męża za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie w Orlenie i po to, żeby fundacja siostry pana posła Szynkowskiego Welsenka dostała z Ministerstwa Kultury już 2 miliony dotacji. Po to oni rządzą. Przedwczoraj wieczorem byłem na meczu Lecha ze szwedzkim Djurgården. Koło mnie siedział pan Jarek, drobny poznański przedsiębiorca, podpoznański przedsiębiorca z branży budowlanej. Po tym, jak mi powiedział o swoich kłopotach, o inflacji, o ZUS-ie, o składce zdrowotnej, o tym, że jest spowolnienie gospodarcze i ma coraz mniej zamówień, powiedział mi tak.
panie senatorze, musicie wreszcie skończyć z tą pisowską gemelą. Dla tych, którzy nie są z Poznania, gemela to po poznańsku bałagan. I my to musimy zrobić. My musimy wreszcie uporządkować polskie sprawy. I my to zrobimy, zaczniemy od zwycięskich wyborów już w październiku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, zanim przejdziemy do tej części roboczej, doszła nas informacja, że podobno Jarosław Kaczyński, cały PiS też rusza w Polskę. Kaczyński zawsze krok za Tuskiem, to wiemy o tym doskonale od lat. Natomiast podobno mają być w Wielkopolsce. I myślę, że Jarosław Kaczyński nie powinien zabierać tej całej swojej ekipy tutaj do Poznania, bo nie ma czego szukać. Ale ja mam taką radę. Panie prezesie, proszę odwiedzić w Wielkopolsce dwa istotne dla was miejsca. Bardzo istotne z punktu widzenia tej jesieni. To jest Rawicz i Wronki. Bo tam, moi drodzy, powinniście się szykować. Dziękuję bardzo za tę otwartą część. Teraz część robocza Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję przedstawicielom mediów za relacjonowanie tego wydarzenia. Państwa proszę o pozostanie na sali. 5 minut potrzebujemy na to, żeby się przeorganizować i zaczynamy część roboczą z udziałem naszych gości, przedsiębiorczyń i przedsiębiorców.